To jest zegarek, 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 jakieś tam fragmenty łyżek i tak dalej. Co do kasy, to zebrałem taką kwotę, zobaczcie. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Siemaneczko, witam Was serdecznie na kanale Odkrywca historii. Za mną jest plaża nad Jeziorem Suskim, plaża, która ulokowana jest 150 metrów od mojego domu. Wbrew pozorom jeżdżę po całej Polsce, przeszukuję plażę, a ta moja plaża tak jest troszkę zaniedbana. Postanowiłem dzisiaj sprawdzić, co tutaj możemy znaleźć, co tutaj ktoś zgubił, czy też porzucił. Plaża też jest znana z mistrzostw Polski w triatlonie. Susz jest stolicą triatlonu, bo to właśnie w Suszu będę prowadził poszukiwania. No i tym bardziej jest szansa, że będzie można dużo wyciągnąć przy użyciu wykrywacza metali w tym oto piasku na tej plaży. Jak sami widzicie, plaża jest dosyć spora. Ma długości około 200 metrów, a szerokości 30. Także będzie co tutaj robić. Najważniejsze to dobrze dostroić wykrywacz i mieć cierpliwość. Na dzisiejszych poszukiwaniach będzie mi towarzyszył wykrywacz metali XP Deus 2 i będę pracował na programie tak zwanym Deus Mono, na programach fabrycznych, z tym, że zmienię tylko częstotliwość 25 kHz. Poszukiwania tradycyjnie zaczynam od pomostów, ponieważ tutaj najwięcej zbiera się ludzi, jest większa szansa na jakieś znajdki. Natomiast dochodząc do pomostu już mam pierwszy sygnał. Wartość ID 70 parę, zaraz zobaczymy, co to będzie. Gdzieś jest tutaj na zewnątrz. Dosyć wyraźny sygnał. Jest tutaj gdzieś. Ach, spójrzcie sami. Pierwsza moneta. Miałem nosa, prawda? A tą monetką jest, już tutaj patrzymy, co to jest. To jest coś starszego. No zobaczcie, tu jest orzeł, ale nie widzę, muszę to doczyścić. Prawdopodobnie 5 groszy albo coś z PRL-u, bo jak widzicie, tutaj woda podmyła, taką mieckę zrobiła i ten sygnał dlatego był taki pewny, wyraźny, ponieważ odsłoniło nam to, ta woda nam to odsłoniła. Chyba 5 groszy. Spójrzcie. A kawałek dalej, kolejny sygnał. Już sobie tutaj to bierzemy też na tapetę. Co tutaj może być? Gdzieś jest tutaj z boku ten sygnał. Już go mamy na wierzchu. Ale nie widzę. Gdzie? O, gdzieś mi to spadło. Kurde. A, jest, zobaczcie. I jest kolejna moneta, kolejne co, biorę już to na słońce, kolejne co, kolejne 20 groszy. I oczywiście wszystko zobaczcie tutaj przy pomoście. Wracam do wykrywacza, bo tam mam kolejny sygnał, także zaraz zobaczymy, co tam jest. Też wysokie ID, jest to gdzieś tutaj, zaraz zobaczymy, gdzie to tutaj jest. Odsłonimy to. Jest gdzieś tutaj kolejny sygnał. Gdzieś jest tutaj. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Słychać, a nie widać. Zobaczcie. Zobaczcie. Pierwsze sygnały i taka moc. Zobaczcie, teraz 2 złote. Najpierw 5 groszy, 20, a teraz 2. Także trochę sobie tutaj to pole żało, te 2 złote. Ale schodzi te ciemne, zobaczcie. Wystarczy tylko szybko po wyciągnięciu z ziemi ten czarny nalot ściągnąć i git. Można do sklepu wrzucić i zapłacić za towar. Moje jezioro, moja miejscowość, no i mój fart, który mi towarzyszy od początku poszukiwań. Weźcie, bo jeszcze znajdę jakąś złotą obrączkę. Jeszcze sobie to na początku wykraczę do Was. Ale oby tak było. Kolejne 2 pieniążki, które tutaj zaraz Wam pokażę, znalazłem przy wejściu na pomost. Ale zanim
doszedłem do tego, żeby je dokopać, musiałem nakopać się, zobaczcie, jaką ilość kapsli i zrywek. A teraz co do tych monet, które znalazłem, to już Wam pokazuję, co mam. Kolejne monetki to tak 10 groszy i co? I 2 grosze. Czyli puszeczka z monetami już rośnie z plaży Suskiej. I kolejny sygnał, ale taki, że czapkę podnosi. Zaraz go wspólnie podkopiemy. Ale spójrzcie najpierw na monitor, na ekran detektora, jaki pokazuje wskazanie. O, słyszycie to? Ja to podkopię. Zobaczymy, czy coś to ciekawego, czy to... A, jest to tutaj w tej grudce, zobaczcie, w tej kępce. A, tutaj. Jest to tutaj, co to jest? Łe tam, zobaczcie, co to jest. Ale to sprzątamy plażę przy okazji. Plażę Suską znacie też już z innych moich filmów. Chodziłem tutaj wtedy, kiedy nie było tego pomostu, kiedy był stary zdemontowany i mogłem wejść tam bliżej trzcin. Teraz jest postawiony nowy pomost, no i są nowe znajdki. Muszę stwierdzić, że chyba w tym roku nie było nikogo przede mną na tej plaży, bo przechodzę 2 metry dalej, może 3 od pomostu i są kolejne 2 sygnały i to też monety. Pierwszy ten sygnał to jest złotówka. Ona była praktycznie na wierzchu, na powierzchni tego piasku. Ale tutaj kolejny sygnał i kolejne, zobaczcie co to jest, kolejne 20 groszy. Także no cieszę się bardzo, no co mogę Wam powiedzieć. Zobaczcie ile już tych monet mam nazbieranych. Poruszam się tutaj wzdłuż tej linii. Jak widzicie, wykrywacz oparty jest o ten murek. Na tym murku siada bardzo dużo plażowiczów. No i przez to niestety w tym miejscu jest bardzo dużo kapsli i zrywek, ale też to zbieram. Na koniec Wam pokażę, ile tego tutaj jest. Zobaczcie to sami. Za moją wytrwałość w zbieraniu tych wszystkich kapsli i zrywek przy tym murku odwdzięczyła mi się ta plaża tym samym, bo znalazłem piątaka. Tutaj przy samym murku, zobaczcie, przyszedłem od tamtego miejsca może z 10 metrów i tutaj w tym dołku był ten piątak, także cieszę się niesamowicie. No ale tu się nie cieszyć, zobaczcie, wdzięczna ta moja plaża. Cyk, pyk i kolejny grosiak, tak jest. A tutaj zwróćcie uwagę, praktycznie też na wierzchu 5-groszówka. Już ją brała jakaś tam delikatna korozja, ale ją uratowałem od tego. Podchodzę sobie, żeby tą butelkę zabrać. Patrzę się, co tutaj wystaje, patrzcie. A to ptasi grób. Ja pierdziele, odkryłem grób ptaka, ale tak na poważnie, zobaczcie, coś musiało go spowodować, że on zdechł. Szkoda ptaszka i został tutaj na plaży. Ja go wyniosę później gdzieś w krzaki, żeby tutaj plażowiczom nie śmierdziało i nie nabierali jakichś tam bakterii. Także jest grób ptasi. Muszę Wam się pochwalić, prawdopodobnie duża moneta. Ja ją widzę, ale pokażę ją i wspólnie zobaczymy, czy to moneta, czy coś innego. Jest tutaj, zobaczcie, wielkie, no i jest to stówka. No taką stówkę to ja bym chciał znaleźć w papierku, a nie w bilonie, ale też się cieszę z tego, że taką stówkę znalazłem. Taka stówka by mnie pomogła teraz zalać auto, jechać dalej na poszukiwania w inne miejsce, a nie tutaj prowadzić u nas. Ale cieszę się z tego, co jest. Ale o dziwo, zobaczcie, nie była głęboko, bo tutaj ją podkopałem i wyszła. Także 100 zł, okolicznościowe, obiegowe z 1990 roku. Jak są ławeczki, to zawsze jest człowiek. Jak jest człowiek, się buja na tej ławeczce. Jak się buja, to coś mu zawsze z tej kieszeni wyleci. Robimy zakład. Zgadujcie, ja przejdę wokoło tej ławeczki i spróbuję wyłuskać wszystkie sygnały. Zgadnijcie, ile tam będzie
kasy. Jak przejdę wokoło, wszystko zbiorę, to Wam się pochwalę. A Wy w tym czasie piszcie w komentarzach, ile tej kasy tam znajdę. Serduszko dla tego, który odpowie, jaką właściwą kwotę tutaj znajdę. O ile znajdę oczywiście. Jest sygnał. Zanim Wam pokażę, co to za monetka. Tutaj jakaś pani zgubiła paznokcia. Pewnie jak się bujała, to jej odleciał. A tutaj przy słupku jest złotówka. Także jest pierwsza moneta przy słupeczku. Jest pierwsza moneta z tego miejsca. A Wy dalej obstawiajcie, ile ja tu znajdę kasy. Najpierw wykopałem kapsel, później puchę, a między tym wyłuskałem monetę. Monetę 20-groszową, czyli mamy już złoty 20. Czy będzie coś więcej? Nie wiem. Szukam, a Wy obstawiajcie dalej. No i jest kolejna monetka, trzecia już z tego miejscu, z miejsca, 20 groszy, była dosyć głęboko, zobaczcie, także obstawiajcie dalej, bo jeszcze tutaj będę chodził, może komuś z Was uda się wytypować kwotę, jaką tutaj znajdę. Kolejny sygnał, ale to nie moneta, tylko spinka do włosów z tego miejsca, tutaj spod tej bujaczki. No i kończymy naszą zabawę typowania, ile moniaków znalazłem tutaj koło tej bujaczki. Jeszcze zanim zacząłem wypowiadać się, znalazłem jeden sygnał, ale już Wam pokazuję, co i ile znalazłem. Tadam! Kto z Was wygrał? Już zaraz mówię kwotę, ale najpierw pokażę Wam końcowy efekt chodzenia tutaj koło tej bujaczki. Kapsel wspieraj i wygrywaj. No i też złoty 40. Kto wytypował w komentarzu poprawnie złoty 40, łapka w górę. Do tego jeszcze jakaś spineczka, także myślałem, że będzie więcej. No ale co zrobić? Trzeba się cieszyć z tego, co jest. Zobaczcie, jak mi się pięknie tutaj odsłonił sygnał. Ja już widzę, co to jest. Spójrzcie sobie. To jest zegarek. Zegarek moich lat młodości. Zaraz sobie go przepukamy. Zegarek, nawet powiedziałbym, w dobrym stanie. Zegarek elektroniczny. Ach, pamiętacie te zegareczki? Zegarek Montana. On miał podświetlenie, miał melodyjki, chyba 16 melodyjek. Jak dobrze pamiętam, piękną bransoletkę srebrną. Także przemyjemy sobie i zobaczymy. No nie chodzi, nie jest cały, ale coś tam widać. Zachowały się te naklejki. Skąd on się tu uchował, to nie mam pojęcia. I to jeszcze oryginał, bo zobaczcie, ma jakieś tam numery, które towarzyszą oryginalnym zegarkom, bo teraz jest bardzo dużo podróbek tych zegarków. Można je kupić za 100-150 zł, praktycznie w idealnym stanie. Muszę Wam powiedzieć, że w zeszłym roku, jak znalazłem też zegarek Montana, zainteresowałem się tematem, bo chciałem sobie po prostu kupić, no bo jest to zegarek z moich lat młodzieńczych. Takie zegarki dostawało się na komunie. No i wyobraźcie sobie teraz, słuchajcie, taki oryginalny zegarek z oryginalną bransoletką. Oryginalny, oczywiście mówię tutaj z okresu PRL-u. Za taki zegareczek trzeba było dać w granicach 800-1000 zł. Wyobrażacie sobie, kopię podróbki w pięknym stanie, czy wyglądające jak nówki, prawdopodobnie wyprodukowane w Chinach, można dzisiaj kupić za 100-120 zł, a oryginalne to już koszt rzędu blisko 1000 zł. Tak rynek kolekcjonerski się ruszył, jeżeli chodzi o fanciki, że tak to nazwę,
przeróżne z okresu PRL-u, ale i też monety. Jak sami obserwujecie rynek, interesujecie się, to widzicie, jakie osiągają ceny. Kto go pamięta z Was, kto go nosił, oczywiście proszę o info w komentarzu. Może i sobie kiedyś fundę, może kiedyś odłożę 1000 zł i będę miał taki zegarek. A bo co? No przecież marzenia trzeba realizować, prawda? Cyk, pyk, kolejny sygnał i kolejna drobna moneta, 20 groszy. Gdzieś coś tutaj, tutaj jest i tutaj jest 20 groszy. Poszukiwania na dzisiaj uważam zakończone, poszukiwania nad Jeziorem Suskim bardzo udane. Podpatruję zegarek w telefonie, 2 godziny 40 minut ciągłego chodzenia z wykrywaczem metali, 2 godziny 40 minut szczęścia i zadowolenia, 2 godziny 40 minut znajdek. Za chwilę Wam pokażę, co znalazłem. Oczywiście miałem 2-3 przerwy, podeszły do mnie osoby, pytały się o działanie wykrywacza metali, tradycyjne pytania, co udaje się znaleźć na plażach, no i czy poszukiwania na plażach są legalne. Tego typu pytania są dla mnie normalnością, ale już podchodzimy do moich skarbów z plaży Suskiej. Przyniosłem wszystko w jedno miejsce. Zacznijmy najpierw od butelek. Te butelki szklane i plastikowe leżały na zewnątrz. Jedna puszka aluminiowa, jakieś fragmenty gaci, plastiki, to wszystko pozbierałem. Zobaczcie, ile kapsli i zrywek udało się zebrać, także plaża jest lżejsza o tyle kapsli. Jest tego masę. Było dużo też głębszych sygnałów, natomiast nie kopałem głębiej. Skupiłem się tylko na tych sygnałach powierzchniowych, żeby nie rozkopywać plaży, a zobaczcie, ile udało mi się zebrać. Także myślę, że tutaj jest około 30, 40, może 50 różnych kapsli i zrywek. O dziwo też się trafiały jakieś stare kapsle, takie po miryntkach i tego typu klimatach. Jakieś tam fragmenty łyżek i tak dalej. Co do kasy, to zebrałem taką kwotę. Zobaczcie, 2 godziny 40 minut to jest tak 5, 7, 8, 9 i z tymi grosiakami 10 zł. Także dużo czy mało? No nie wiem, no na pewno dniówki takiej pracującej sobie tutaj nie odpaliłem, jeżeli chodzi o wartość. Myślę, że jakbym jeszcze tutaj pochodził, to tych pieniążków mogłoby być na tej plaży więcej, dlatego że nikt tutaj w tym sezonie przede mną nie chodził. Była jeszcze ta spinka, także wykrywacz spisał się na medal. Ilość znajdek jest imponująca, bo wyobraźcie sobie, że to wszystko mogłoby być sygnałem i mogłoby być monetą czy jakąś biżuterią, dlatego to się wszystko kopie. Dlatego, że te wartości na wykrywaczu tych aluminiowych kapsli czy zwykłych kapsli są wysokie, takie zwracające uwagę, że może to być coś innego niż taki śmieć, nie? Także rzućmy sobie jeszcze raz okiem na monet. A ile monet? Oczywiście 10, 100 zł, które by się przydało w papierku. Ilość monet to jest tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15. Czyli średnia jest bardzo duża, z czego się bardzo cieszę. No i oczywiście jeszcze zegarek, który zostawiłem tutaj, żeby się przesuszył, żeby coś tam jeszcze może z niego było. Zegarek za tysiaka, no nie mogę. Kiedyś to było coś pospolitego, a dzisiaj trzeba było wyłożyć taką kasę. No ale cóż, tak to się wszystko odbywa, tak jak już wcześniej wspomniałem. To jest taki ruch kolekcjonerski, takie zapotrzebowanie i takie kwoty trzeba zapłacić. Moje miasto, to i poszukiwania muszą być udane. Generalnie lubię swoje miasto, lubię prowadzić tutaj poszukiwania nie tylko na plażach, ale w okolicznych lasach, czy też na łąkach, tam gdzie mamy pozwolenia. I to sprawia mi radość.
Mam jeszcze też do Was taką małą prośbę. Jeżeli podoba Wam się to, co robimy, podobają Wam się nasze filmy, wesprzyjcie nas symboliczną kawą. Link oczywiście podałem w opisie. Postawienie drobnej, wirtualnej kawy pozwoli nam zalać samochód i jechać dalej, jechać na dalsze poszukiwania i nagrywać dla Was kolejne materiały. Osobom, które już nas wsparły, osobom, które wspierają kanał Odkrywca Historii, czy też postawiły nam kawę, serdecznie dziękuję za to. Odwdzięczamy się Wam tym, że staramy się nagrywać cały rok dla Was filmy, żebyście mogli sobie pooglądać, jak to prowadzimy poszukiwania, ale też staramy się, żeby te poszukiwania, te nasze wyjazdy też były dla Was motywacją. Także za Wasze wsparcie, te, które otrzymaliśmy i te, które otrzymamy, serdecznie jeszcze raz dziękuję. Oczywiście zostawcie taktyczny like i komentarz, a kto nie subskrybuje kanału, niech zasubskrybuje, ponieważ będą bardzo ciekawe odcinki. Mamy pewien pomysł na ten okres jesienno-zimowy, żeby tworzyć dla Was filmy, żeby te filmy Was cieszyły i żebyście wracali do nas na kanał i też nas wspierali. I za to Wam serdecznie dziękuję. I do zobaczenia w następnym odcinku.